Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Lordaeron The Aftermath. No i co, to długo będę pierdzieli? Zaczynamy, bo kurde, nie można tyle czekać. Tutaj trzeba kastować, trzeba opowiadać. Nie mam pojęcia, o czym będę wam opowiadać, więc będę powiedzieć wam o tym, że maszerują sobie jednostki Forsakenów z jakimś trupkiem na czele, który myśli, że jest wielkim lordem, bo sobie idzie pierwszy, ale tak naprawdę jest tępym zwiadowcą, który zginie w najbliższej nam okazji. No, ale tymczasem tutaj właśnie widzimy Sylvana z aptekarza Farlana, którzy idą w bliżej mi nieznanym kierunku. Można by pomyśleć, że idą do Szatrach. Tymczasem nie! Szatrach nie jest w ogóle zajęte. Silverhand w ogóle nie zmienia się w Alliance ani w nic innego. To znaczy w sumie dobrze, bo to oznacza, że jak ty tam miałeś, Aleksandros Morgraine jest nietknięty, żyje i nie mamy tutaj szkarłatnej krucjaty, nie przechodzi to w Scarlet Onslaught, po czym w Argent Crusade i dopiero w Alliance. Nie, nic się nie dzieje. No tutaj o, widzimy, że krasnoludy na stealthie uciekły, żeby się przedostać do Ironforge. Ja się nie dziwię. Tutaj jakiś Black Drake, który jest trochę niebieski. No ale nieważne. Nie mam pojęcia, po co było to porównanie, ale tak czy siak. Dragon Ball Clan zniszczył, wiadomo, przeniosło Tandola. Bardzo ciekawe zagranie, ze względu na to, że Horda mogłaby zaatakować z dwóch stron wraz z trollami. Jest to dobry bloker, taki solidny cockblock. Tymczasem przydałoby się Hordzie, tak. Horda już wie, że tutaj Fog of War... A nie, patrzcie, Horda nie... przepraszam. Whoop. Horda wie, że tutaj znajdują się już jednostki, będzie to niedaleka przyszłość, która pozwoli im zaatakować. No to jest jak najbardziej przydatne, żeby tutaj już zacząć rekrutować jednostki. No, więcej rekrutować jednostek, bo by się przydało. Chociaż patrząc na was, to pewnie macie dobre upgrade. 1-2. No dobra, w 22 minucie to jest nawet przyzwoity upgrade. Jest taki dobry, solidny, nieuwłaczający godności. Ale teraz widzisz, chłopie, że ci zabiera punkty kontrolne. No, straciłeś właśnie 2 punkty kontrolne, za 8 masz 6, a zaraz będzie income i co? W dupie jesteś. Nie wiem, po co to zrobiłeś, że tak sobie czekasz. Na twoim miejscu bym ruszył i zaczął walczyć. No, tutaj widzę, że troszeczkę przymierza z płonącym Legionem. Legion się tutaj zjawił, nie wiedzieć czemu. A tutaj aktualnie Vermes Akord atakuje tutaj Koronę Mrozu. To, powiedzmy sobie szczerze, to będzie bardzo żałosne i bardzo nudne, ze względu na to, że gracza nie ma. A Kult... No kurde, troszkę tutaj można by powiedzieć zsiepałe. Wypuszcza jakieś jednostki. Nie wiem nawet gdzie. Nie wiem po co. Że gdzie masz ten Naxram? Kurde, nawet nie wiem. To jest taki mały problem, bo nie mam pojęcia, gdzie można być Naxram, ale w tym czasie właśnie okolice Skullmans, czyli House of Barrow, zostały zaatakowane przez Lorda Garitosa, także Tylona Fordringa i pozostałe jednostki Silverhandu w celu zdobycia w dominacji nad terenem. No, powiedzmy sobie szczerze, to jest proste, banalne zagranie. Tutaj widzę, że krasnoludy wyruszyły właśnie w upgrade'ach, z upgrade'ami 1-1. Niszczą tutaj Dun Al-Ghaz. Strzelcy, upgrade'y 3-1. Bardzo dobrze, że 3-1, bo im więcej obrażeń mają strzelcy, tym lepiej dla nich. Podobnie z Gryfonami, też bardzo dobrze. Tutaj Taurisian, znaczy, że Magni Bronzebeard zginął. To bardzo złe wieści. Bardzo złe. Mógłby pójść w Dark Irony. Czemu by nie? Szkoda tylko tracić tutaj Falstada, który jest dosyć dobrym bohaterem. Idzie teraz na Menethil Harbor, żeby je zdobyć, żeby je odebrać. A tymczasem od strony pleców już wchodzą złe siły Dragon Ball Clanu. Czemu one walczą akurat z nimi? Czemu nie walczą z Hordą? Czemu? Gdzie jest Horda? Czy ja ominąłem wielką walkę Hordy? No nie gadajcie, że ominąłem. Nie. Oni się wycofali. What the fuck? To tak trochę dziwne. Dlaczego nie tutaj? Nie powinieneś tutaj walczyć. Chociaż z drugiej strony, no, zwabiłeś te jednostki, to mógłbyś spróbować chociaż. No. To by było całkiem znośne. Patrzcie, no kurde. Ach, te obrażenia. Jak to szybko poszło. No kurde, 3 jednostki poszły w piach w chwilę. Bardzo dobre wyniszczanie pojedynczych jednostek, tak? To się nazywa lurowanie. Lurowanie jest to jak najbardziej pozytywne. Tylko nie trać tych siege tanków. Masz bardzo ładne obrażenia, jeżeli chodzi o siege damage.
i w ogóle splash damage, więc tutaj nie trać tych jednostek. One mają dosyć dużą moc, więc tutaj lepiej wykorzystać. Ten tutaj se Doomguard przechodzi, zaraz zostanie zabity, sfokusowany, raz, dwa, trzy, padł. No, no, tak patrzę, no niestety, przeważająca ilość jednostek po stronie Dragon Maw Clanu i Burning Legionu tutaj jest trochę zbyt duża. Te jednostki, które się tutaj znajdują, próbują coś robić, tutaj strzelają w te sukubice, co prawda bardziej by się przydały obrażenia magiczne, jednak takich niestety tutaj nie zaświadczymy. No i niestety, krasnoludy w tym momencie giną, padają jak muchy, a Falstad... Falstad... Gdzie jest Falstad? Falstad padł! Gdzie jest Taurisian? Taurisian ucieka wraz z żyrokopterem Skybreakerem. Ajajajajaj... No to się tutaj dobrze nie zapowiada. No lepiej to wygląda ze strony Illidari, bo oni sobie już tutaj zajęli Outland. O my! Czekajcie, tutaj walczą z Forsakenami, tutaj coś mocne wojsko się tutaj znajduje, to jest Muktol. Walczą tutaj potężnie, no a z tej strony jednakowoż tutaj wojska też tak próbują osaczyć z kilku stron. The Ice Crown Obelisk has been destroyed, the Lich King grows weaker. Ała. No Vermes Accord, no kurczę. Oni teraz robią grę tak naprawdę. Co się dzieje tutaj? Halo, Silverhand! Trzymajcie się! Czemu nie można? Chyba jedno, no dobra. A tutaj jesteś tu? Paladyni? 3-3, no dobra. Paladyni mają ładne upgrade'y, ale tutaj pozostałe jednostki to tak średnio. Tutaj lepiej prezentują się jednostki Belzebuba, tutaj z upgrade'ami 5-0, 2-2. 2-2 tutaj Illidari, bardzo ładnie. 1-3 w Abominacji też jest dobre. Dziwię się, że tutaj Sylvanas nie walczy, że dałaby się jej moc. Ale trzeba przyznać, że Silverhand ładnie został teraz wyeliminowany. With the death of Tyrion Forging's son Tilian, the Butcher's Paladin has found new purpose, strange having his result. No ja to już nowy powód, żeby się napierdalać. Spoko. Dalej macie tutaj Aleksandrosa Morgraina, który żyje i się ma dobrze. To jest najważniejsze, żeby nie stracić tutaj Silverhandu, nie stracić później właśnie tych przymierzy. No, Vermes Accord jest naprawdę w dobrej sytuacji. You replay the observatory, the ground building, bla 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 bla, 150 Goldy Lumber. O! Pierwsze wojaczki, tak, pierwsze starcie, coś tutaj się zaczął dziać, no. No, powiedzmy, że... Powiedzmy, że może być ciekawie. Co się tu dzieje? Smacteridon se tu popierdala. Co ty gościu tutaj sam robisz? A tutaj o co chodzi? Że co, że atak? Ja nie czaję. Ja nie czaję bazie. Mnie bardziej ciekawi, co się tutaj stanie. No trolle przyszły. Troll wiedział, że tutaj coś się zaraz zacznie wydziwiać tutaj. No, bardzo dobre zagranie. Muszę przyznać, że to jest bardzo dobre, że troll asekuruje swojego towarzysza. The Frozen Throne has been destroyed. Teraz to wszystko należy do Belzebuba. LOL. No wiele tego nie ma, to prawda. Kurwa jest. No co za ty gościu tu robisz? No cóż, tutaj ruszył tak, Netry Zimowie przybyli na zwiat. Kurde! Jeszcze zastanawiam, czy jest jakaś taka naturalna metoda w każdej nacji, która może go odkryć, prócz oczywiście czaru wizji. To by się bardzo przydało. W sumie te ghosty tutaj śmieszne, no oni mają wizję. To jest Eye of Sargeras. A, Shade, no. Tam chyba Burning Legion nazywają się Eye of Sargeras. Dang, I'm gonna die. No, seriously! No, co ty nie powiesz? Przez całą grę nic nie robiłeś. Twój towarzysz też nic nie robił. Finally, three of the Lich Kings have found the Rubians.
Daxter ma coś tam, Magteridon for Run, co? Co za... Kurde, Magteridon zdech. Chyba, że... Legion go wziął, nie. No co się tu dzieje? Co się tu dzieje? Co wy tutaj wyczyniacie? No nie wiem, co wy wyczyniacie. Tak czy siak, to jest strasznie pozycyjna walka. Myślałem, że tutaj będzie się więcej działo. Znaczy, tak jak szanuję tutaj takie fajniejsze, większe bitewki, tak tutaj, jeżeli chodzi o gracza Hordy, Trolli i Dragon Ball, no to jest taka mega pozycyjna walka. Tutaj nie ma żadnych wzlotów, upadków, które sobie biegacie, straszycie i wychodzicie. To tak... No tak średnio. No wiadomo, każdy chce być w lepszej sytuacji, w lepszej pozycji, ale tutaj w tym momencie ja na waszym miejscu, trolle, horda, no ruszyłbym do boju. Macie o wiele więcej wojska. The Banshee Queen has ordered to reanimate the Prince Galen, the undead, there, the Storm Guard, bla 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 bla. Czyli co tu? Galen Trollbane. A to tutaj. Albo tutaj. Albo tutaj. Albo tam. Albo wszędzie. Albo nigdzie. Te murloki wyglądają trochę jak gule. A co u krasnoludów? No, Falstad wrócił. Verypik. Co dziwne... Eripik w ogóle cały czas stoi, ja bym na miejscu krasnoluda się zastanawiał, tak, czy coś przypadkiem się dzieje takiego, co mogłoby mieć na to wpływ. Innymi słowy... No bardzo dobrze, że Dalaran przybył. Świetnie, to jest naprawdę bardzo dobre. Zabieraj nami 6-6 na magach. Mavelos. Golemy. Co? Golemy 0-0, ale tutaj najci 3-3 dobry upgrade, ale mało wojska. No i Lidan na 10, no to już troszeczkę można się bać. Sylvanas na 11. Panie Galenie Trollbane, co pan tak wypinasz się do przodu? Uuu, i Lidan zmienił formę. On chyba jak wciągnie w studnie słońca, to on naturalnie staje się już właśnie w tej formie demonicznej. Mocne ultimate leci ze strony Sylvanas. Tutaj praktycznie obrażenia AOE lecą po prostu w każdym kierunku. Chociaż tutaj... Przewaga się na razie nie deklaruje. Tutaj bardzo mocna postawa aptekarza Farlana, który leczy swoje jednostki, co jest bardzo potrzebne w tym momencie, gdyż... tutaj jakaś korona padła. To widziałem przez chwilę. Tak, widzę. Crown. Galen Trollbane, podnieś to. No i niestety, siły Lordaeron, a przepraszam, siły Scarlet Crusade. O kurwa. O matko, oni teraz musieli się wycofać, bo po prostu zerwanie przymierza. Zginął Aleksandros Morgaine, ale dupa. Nie zauważyłem tego. Byłem zbyt zajęty patrzeniem na to, co tu się dzieje. W sumie, jestem ciekaw, czy on nie byłby w stanie tutaj na przykład przepłynąć. Albo tak tu. Tak Forsaken nie mogliby atakować z tej strony, a Illidarię od tyłu. Tutaj strasznie się przerzedziły te wojska, no to może być bardzo słabe już. Kurde, no będzie bardzo ciężko, bo oni cały czas spamują tymi Arcane Elementalami. One nie są jakieś mega mocne, a też mają jakoś dużo życia, ale zawsze to są takie blokery, które trzeba najpierw zniszczyć, żeby no, przejść dalej. No tutaj... Balisty są niszczone, ale to bardzo dobrze, że tutaj atakują właśnie w golemy. No, powinniście się skupić na tych golemach. Halo, halo. O, dokładnie. Większe obrażenia im zadajecie.
No to już gorzej. Kurde! Ale wbrew pozorom jest to bardzo wyrównana walka. Kurde, ale mi się wydaje, że on jest wielki. Jo, awatar! Brawo ja. Nabi, ty to tak ogarniasz. Co się dzieje tutaj? O, tu chyba była jakaś walka. Tutaj coś się już ucieka. Ła, tu była naprawdę sroga walka. No ale cóż, no nie jestem w stanie oglądać dwóch rzeczy naraz. Co mnie bardzo zaskoczyło, że w przypadku troli hordy przegrali. Fascynujące. O, przybyła szkarłatna krucjata. Z Reynoldem Morgrainem na czele. No to teraz Illidari muszą się wycofać. I Forsakeni też. No kurczę, no nie mają tutaj zbyt dużego pola do popisu. Co prawda Dalaran pilnował jak tylko długo mógł, ale no teraz jego najważniejszym zadaniem jest dostać się tutaj do Scarlet Anslav, a potem znaleźć się tutaj gdzieś, tak? Tak, tak, tu. Nie? Kurde, gdzieś tutaj była właśnie ta przystań głupia. Tu! Do Valiant Keep i tam... Cii, telefon. I tam ogarnąć całość, żeby stać się Argent Crusade. Our sacred grove is being desecrated. Our warriors have engaged the enemy. Upsy, przepraszam się, tutaj troszeczkę zagałgęniłem. Kurde, nie rozumiem, co tutaj robią te krasnoludy. One powinny w ogóle olać już te tereny, bardziej zająć się Ironforge. Nie wiem, może próbujesz pomóc swoim towarzyszom, ale coś nie idzie ci jak kurtyzanie w deszczu. Po prostu tracisz jednostki. A tam Risen zaraz zginie. Nie, zły pomysł. Ojeju. Ała. No, ale tutaj Lordaeron został zaatakowany. Co ty możesz budować? Nie rozumiem. No, ten jest bezpieczny, tutaj nic nie ma, nikogo nie ma, tu nikogo nie ma, tu się nic nie dzieje. Tutaj Forsakeni się zbierają, Dalaran się zbiera, tutaj jakieś trolle. A te trolle, ja pierdolę. Tak mniej więcej wygląda. Kurczę, tak myślałem, że będzie bardziej dynamiczne to demko. Ej, Dalaran zmienił się w Vermesta Accord na Dalaran z powrotem? Jakim kurwa cudem? Ale że co, że zginął wam... Halo? Że co, zginął wam Kalsegos? Kalegos? Kalegos? No, nie wiem, jak to chyba jeszcze ten. Hej, Lekkos. Chyba jakoś tak. Nie wiem, co się tutaj teraz odpierdala. Tutaj Legion i Dragon Maw Clan, kurde, po prostu obijają się. Tak, to nazwa obijaniem się, bo tutaj się de facto nic nie dzieje. Tutaj Horda no, znowu zbiera jednostki. No dobra, ja to rozumiem. Można. Ale ile można? No, wy tutaj się rekrutujecie. No w tym momencie to tak najlepiej przedstawia się Illidari, bo mają dosyć dużo złota, ale mało wojska. No i tutaj... No tutaj jest kurwa problem.
W ogóle co tu się odpierdala? Mam grade 3-4, no 4-4, no jest porównywalnie, ale 35 do 51, 39 do 69. Uuu, to się odpierdala. Atak z dwóch stron, to jest bardzo ładne, to jest bardzo szanuję. W tym momencie jednostki Scarlet Crusade są uwięzione i nie ma jak im pomóc. O, wow. Kto tu was atakuje? Ola, to wszystko zdechło. Halo, krasnoludy, wy co robicie? Idziecie odbierać sobie tam punkcik po punkciku, co? No tutaj się już szykują. Ci się już szykują. Jak trolle się szykują. No 130 jednostek. No to tak. No to niby coś tutaj macie, ale no dobra, upgrade 4-4. 2-4, dobra upgrade. Empower High Priest, no przydałoby się ich upgrade'ować. Ich bardzo by się przydało ulepszyć, żeby mieli właśnie... Chociaż nie, no jak drugi poziom to macie już Healing Warda. Oni, wy macie Chain Lightning, Heal Lightning, albo Chain Heal, o, Chain Healing. Wy, co to, kurwa, jesteście nieszczęśliwi, ja pierdolę, sensu. No, ale tutaj weszła ta Horda, w końcu coś się zaczęło dziać, tutaj przydała się teraz ingerencja troli, żeby tylko się przeteleportować, żeby tylko dostać się do swojego sojusznika, żeby pomóc mu, a tutaj tymczasem co się dzieje? Nic się nie dzieje, tutaj nic się nie dzieje, trole czekają, trole nic nie robią. Horda ginie, Drektar zaraz posmakuje ostrza stali, stali ostrza, tam, no stanie pierdą, no. Może to jest czas, żeby odejść stąd i próbować swoich sił bardziej na północy. Co się tu dzieje? O, Teron Gorfind. Otworzył się, dobra. No i w ten sposób. Co, ty się teleportujesz tu? Ała, nie, błąd! Teraz jak nie masz sojusznika, to jest zły moment na teleportację! Chociaż może... No masz tutaj dwie dodatkowe trzy wieżyczki, tutaj jakieś wsparcie, no co prawda te smoki warto by było jak najszybciej zabić, bo one obrażenia obszarowe. Bardzo ładnie, totemy lecznicze, to dodatkowo przydałyby się totemy stunujące. No może jest tu jakaś szansa. Chain Lightning, bardzo dobrze. O, wow, teraz tu będą potężne obrażenia. Nie, tutaj te wardy dosyć dobrze dają sobie radę, ale przydałoby się coś więcej. Bardzo dobrze, że tutaj te jednostki się blokują. Tak naprawdę w tym momencie horda, trolle mają o wiele lepszą okazję, lepsze możliwości. Niszczą Deneter Drake'i jeden za drugim, niszczą smoki, zniszczą hatchlingi. I teraz będą mogli spokojnie niszczyć wszystkie pierwsze linie. To jest bardzo dobra sytuacja. Tutaj troll całkiem dobrze się zaprezentował. Warto by było, gdyby tutaj Horda, no, przerobiła sobie drewno na złoto i zaczęła tutaj rekrutować jednostki. Chociażby nawet głupich hunterów, ale zawsze to jest dodatkowa jednostka, dodatkowe obrażenia i tutaj można by było coś więcej działać, bo tutaj widzimy w tym momencie, że dają radę, oni są w stanie to przetrzymać, tu nie bronią się w tym, nie mogą przejść te jednostki wszystkie, no to jest naprawdę dobra sytuacja, chyba, że oni zaczną wchodzić do środka, no tutaj już tak troszeczkę gorzej. Powiedzmy sobie szczerze, no trolle tutaj zrobiły naprawdę dobrą sytuację. No i Inferna się zablokował. Oj, przykro nam. Bardzo ładna zagrywka ze strony troli, bardzo ładna. Oni polegają głównie na obrażeniach z daleka, jeżeli chodzi o właśnie berserkerów. Patrzcie, jaki uśmiechnięty. Już się cieszę, bo w pierdol spuścił. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tymczasem mam nadzieję, że wam się podobało. Ja zapraszam do kolejnego odcinka i pamiętajcie, dajcie łapkę w górę, jeżeli się wam faktycznie podobało, jeżeli nie, to łapkę w dół. No i oczywiście zostawcie komentarz. Także kliknijcie suba, udostępnijcie, no i zapraszam na grupę Krasnoludów na Biego, której link macie w opisie, tak samo jak adres e-mail macie, żeby wysłać mi swoje demka. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć i serdecznie pozdrawiam.